Zginął, nie miał sprzętu, to i zginął. Ciągle mają tę reklamę. 77, 13, oni ciągle reklamę mają. Co sekunda i reklamę. 20, 25, 65, 11, 13, 20, 00, 00, 03. Powtarzam. 77, 13, 20, 11, 20, 25, 65, 11, 13, 20, 00, 00, 03. PKO BP SA. Numer rachunku 69, 10, 20, 50, 11, 00, 00, 96, 02, 00, 12, 91, 30. Powtarzam, bank PKO BP SA. 69, 10, 20, 50, 11, 00, 00, 96, 02, 00, 12, 91, 30. Zbliża się godzina 21 i 30 minut. Audycja dla małżonków i rodziców. Zawsze dziewica. Serdecznie witam wszystkich radiosłuchaczy. Lech Bunakiewicz. Witam również pana Piotra, który będzie realizował naszą audycję. I na początek mam pozdrowienia. Przede wszystkim dla uczestników rekolekcji pod tytułem Nam nie wolno w miejscu stać, z których akurat wróciłem. I tam w Górce Klasztornej zebrało się nas 25 rodzin z dziećmi. Całe 5 dni wspaniałych rekolekcji. Pozdrawiam ojca, księdza moderatora, księdza Marka Borowskiego, który je prowadził. Górka Klasztorna i wszystkie te małżeństwa. Obiecałem różne materiały. Musicie troszeczkę, kochani, poczekać, dlatego że mam tam pewne zacięcie, ale wszystko dostaniecie. Natomiast Górka Klasztorna to jest, okazuje się, najstarsze sanktuarium maryjne w Polsce. I są tam w tej chwili misjonarze świętej rodziny. Serdecznie pozdrawiam księdza Grzegorza Kamińskiego, ekonoma, który też pomagał nam przeżywać te rekolekcje no, w zbyt nawet chyba dużym komforcie, jak hotel i na tym.
pryski do łazienki przy pokojach. Zresztą i młodzież, i dorośli, jest dużo miejsca dla wielu uczestników rekolekcji. Można przyjeżdżać, gdzie to jest, na krainie, gdzieś na północ troszkę od Piły. Wspaniała miejscowość, piękna miejscowość. I kto chce więcej zobaczyć, to niech wejdzie Górka Klasztorna msf.pl, czyli Misjonarze Świętej Rodziny, albo gorkaklasztorna.com, ośrodek rekolekcyjno-pielgrzymkowy. A w ogóle wiecie Państwo, że w Polsce mamy prawie 800 sanktuariów maryjnych, rekord świata. I 1/4 naszych polskich parafii jest pod wezwaniem Matki Bożej. To też jest bardzo dużo, świadczy naszej maryjności. No, od jutra mamy sierpień, czyli kolejny miesiąc maryjny poza majem i październikiem. I dlatego temat maryjny, nawiązać relacje z Maryją. I teraz witam naszych gości. Jest z nami ksiądz Roman Chyliński, Michalita, który od 20 lat już prowadzi rekolekcję dla małżonków. Serdecznie witam księdza. Witam serdecznie słuchaczy. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. I są małżonkowie, którzy już u nas bywali. Państwo Urszula i Tomasz Rychlisty. Jesteś Urszula, tu, jesteś tam, jesteś ze mną. Szafy maluje i obrazy są muzeum Jana Pawła II w Łagiewnikach w Krakowie. Z cyklu Mężczyzną Niewiastą stworzył ich Jana Pawła II. A na Facebooku jest zamieszczony obraz, jeden z nowszych, ale to już o tym Świątynia Boga. On to nosi tytuł. Ten obraz Matka Boża w swoim łonie ma dzieciątko, a to dzieciątko wskazuje na swoje serce i tam jest serce Pana Jezusa, ale myślę, że o tym to już mówię sama Pani Urszula. Są obydwoje doradcami życia rodzinnego, także bardzo serdecznie witam Urszula i Tomasza Chrysty. Będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zaprzeciwca. Witamy wszystkich radiosłuchaczy. A dzieci pozdrowicie, czy nie? Oczywiście. Pozdrawiamy trójkę naszych pociech. Najmłodsza Marysia, 9-letnia. Pozdrawiamy Achima, 11 lat, i Maksymiliana, lat 16. No, babcię, która teraz z nimi jest i która się opiekuje. Pozdrawiamy w ogóle wszystkich naszych bliskich, przyjaciół, cały domowy kościół. I to zdjęcie jest zamieszczone obok, tutaj mamy w radiu taką figurę Matki Bożej Siewnej. Małżonkowie stoją, ksiądz z tyłu błogosławi ich, trzymając ręce na ich ramionach. Kto ma Facebooka, może otworzyć, może się wpisywać, już tam trochę wpisów jest, ale oddaję głos małżonkom, bo taki temat zaproponowali. To jest ważna sprawa. Zaczyna Tomek. Dlaczego nawiązać relacje z Maryją? No właśnie, dlaczego? Ja sobie to pytanie zadawałem, no bo zawierzyć rodzinę Matce Bożej, to ja musiałem być pewien, tak, głowa tej rodziny, że to jest coś prawidłowego, że tak należy żyć. Oczywiście ufam nauczaniu Kościoła, które o tym mówi, ale może to jest taka moja natura, że chciałem się też przekonać o tym osobiście i odpowiedź na to pytanie, dlaczego nawiązywać relacje z Matką Bożą, znalazłem właśnie na kartach Ewangelii. W naszym życiu mamy wypełniać polecenia naszego Pana Jezusa Chrystusa. A także jako katolicy przyjmujemy właśnie nauczanie Kościoła, które jest głoszone już niemal 2000 lat pod natchnieniem Ducha Świętego. Czytając Ewangelię, szczególnie Ewangelię świętego Jana, natrafiamy na taki fragment w rozdziale 19, któremu został nadany tytuł Testament z Krzyża. Ja sobie pozwolę tutaj przytoczyć wersy 25 i 27. A obok krzyża Jezusowego stały matka Jego i siostra matki Jego, Maria, żona Kleofasa, i Maria Magdalena. Kiedy więc Jezus ujrzał matkę i stojącego obok niej ucznia, którego miłował, rzekł do matki: niewiasto, oto syn twój. Następnie rzekł do ucznia: oto matka twoja. I od tej godziny uczeń wziął ją do siebie.
Słyszałem kiedyś podczas katechezy, że to słowo wziął w Ewangelii Janowej pojawia się tylko dwa razy. Raz właśnie w tym miejscu pod krzyżem, ale drugi raz pojawia się znacznie wcześniej, już w pierwszym rozdziale, w 12 wersecie, gdzie jest mowa o przyjęciu słowa wcielonego, to znaczy Chrystusa. Gdybyśmy sobie 12 wers pierwszego rozdziału w greckim oryginale przeczytali, brzmiałoby to mniej więcej tak. Jacy zaś przyjęli je, dało im władzę dziećmi Boga stać się, wierzącymi w imię Jego. A więc wypełnieniem tego testamentu, który Pan Jezus nam z wysokości krzyża pozostawił, jest przyjęcie Jego matki i uznanie za swoją matkę. I chrześcijanin winien przyjąć Maryję tak, w taki sposób, w jaki najpierw przyjął prawdę o słowie wcielonym. Ale zastanawiałem się też, dlaczego właśnie pisze o tym ja. On sam o sobie pisze, że jest umiłowanym uczniem. No i to jest mój osobisty wniosek. Wydaje mi się, że dlatego, no bo po śmierci Pana Jezusa rzeczywiście Jan Maryję do siebie przyjął. I myślę, że po Chrystusie on jako drugi mógł Maryję naprawdę poznać. Mógł poznać ją właśnie jako pokorną służebnicę Pana. I nawet myślę, że być może dlatego Jan nazywa siebie umiłowanym uczniem, że otrzymał od Chrystusa tak wielki dar w postaci Maryi. Później dalej szukałem odpowiedzi i dotknęło mnie bardzo to, że Jan, który tą Maryję potem w ciągu swojego życia zdążył poznać, on w swojej Ewangelii zanotował w zasadzie tylko dwa zdania, które Maryja wypowiada. To mamy w drugim rozdziale Ewangelii Jana, właśnie werset 3-5, to jest ze sceny wesela w Kanie Galilejskiej. Znowu pozwolę sobie tutaj zacytować. A kiedy zabrakło wina, matka Jezusa mówi do Niego, nie mają już wina. Jezus jej odpowiedział, czyż to moja lub Twoja sprawa, niewiasto? Czyż jeszcze nie nadeszła godzina moja? Wtedy matka Jego powiedziała do sług, zróbcie wszystko, cokolwiek Wam powie. Więc są to jedyne słowa Maryi, które Jan zanotował. Rzeczywiście Ewangelia Janowa nie powstawała tuż po wniebowstąpieniu Pana Jezusa, ale znacznie później. Wydaje mi się, że przez ten czas właśnie Jan doskonale mógł poznać Maryję i właśnie w tych kilku wersetach przedstawił nam kwintesencję jej działania. Bo w scenie właśnie na weselu z Kany Galilejskiej widać znakomicie rolę, jaką odgrywa Matka Jezusa w naszej relacji z Nim. A jest to rola pośredniczki. Maria pośredniczy między Jezusem a człowiekiem. Swojemu synowi mówi o tym, że my mamy pewne braki, jesteśmy w jakiejś potrzebie, a nam mówi, zróbcie wszystko, cokolwiek mój syn wam powie. No i skoro wszystko, no to również mamy przyjąć ten testament z krzyża. Mamy przyjąć Maryję jako naszą matkę. I tego również uczy nas Maryja, żebyśmy przyjmowali słowa Chrystusa. Jeszcze jeden wers, tym razem z Ewangelii Świętego Łukasza, chciałbym przytoczyć z 11 rozdziału. Mamy też z oryginału greckiego, pozwolę sobie przytoczyć, 27 i 28 werset. Usłyszy jakiś głos, kobieta z tłumu powiedziała mu, szczęśliwe łono, które nosiło cię, piersi, które ssałeś. On zaś odpowiedział, zaiste, szczęśliwy słuchający słowa Boga i strzegąc. Tutaj Jezus nam pokazuje, że Maryja nie jest błogosławiona wyłącznie przez przyjęcie, zrodzenie, wykarmienie, wychowanie Syna Bożego. Jesteś tam, również dlatego, że słuchała słowa Bożego, zachowywała ją, wypełniała i w ramiona. I tak teraz tą relację
Nie nakręcać. Może parę sugestii. Wydaje mi się, może najpierw dlaczego jeszcze w rodzinie? Nie można się ukryć. Maria jako matka. Żona doskonale zna rzeczywistość życia małżeńskiego i rodzinnego. I razem ze świętym Józefem i z Jezusem stworzyła ten ideał, który my nazywamy świętą rodziną. Jeżeli chcemy, aby nasze małżeństwo i rodzina były święte, mamy tutaj pewien wzór naśladowania takiej ideały. Chciałbym jeszcze powiedzieć na niego o tym, że tą relację w rodzinie możemy nawiązywać w rozmaity sposób. Najpowszechniejszą formą na pewno jest proste nabożeństwo do Matki Bożej. W ramiona. Taka pobożność Maryjna, jesteś tu. Przewieściła obchody Maryjna i jego czystości świąt liturgicznych. Nabożeństwa. Przed Jahwę się nie schowasz.